Już niebawem Tczewianie będą mieli swoje radio. Powstaje już radiowe studio, a tymczasem redakcja poszukuje przyszłych reporterów i prezenterów. Te pomieszczenia na razie są puste, ale lada moment pojawią się w nich meble, komputery, mikrofony i co najważniejsze prezenterzy. Zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od startu Radia Tczew. Mieszkańcy Tczewa będą mogli usłyszeć pierwsze audycje, myślę, że na jesień tego roku. Będziemy się starali wystartować jak najwcześniej, ale oczywiście o dokładnym terminie rozpoczęcia nadawania Radia Tczew damy znać. Będzie na pewno o tym dużo słychać, a radio będzie typowo lokalnym radiem. Będziemy opowiadać o tym, co się dzieje w Tczewie, co się dzieje w okolicy. Tczewskie radio swoim zasięgiem obejmie nie tylko miasto, ale i okoliczne miejscowości. Między innymi Bałdowo, Czarlin, Rokitki, Subkowy, Pszczółki czy Lisewo Malborskie. Muzycznie stacja będzie nawiązywać do profilu nieistniejącego już Radia Fabryka Rozpoczęła się rekrutacja do radiowej redakcji. Przede wszystkim szukamy dziennikarzy wszelakiego rodzaju, czyli zarówno reporterów, a więc osoby, które będą pracować w terenie, będą mieć najbliższy kontakt z mieszkańcami, z, ze służbami, z władzami, które będą zadawać pytania w imieniu wszystkich słuchaczy. Potrzebujemy także prezenterów, a więc tych, te osoby, które będą codziennie siedzieć przy mikrofonie i mówić do naszych mieszkańców, to jest taka podstawa. Takich osób kilku potrzebujemy i one się mogą zgłaszać do nas bezpośrednio, bądź też do Urzędu Pracy, z którym współpracujemy. Szczegóły na temat naboru do powstającego radia Tczew można znaleźć na stronie tczew.pl oraz na facebookowym profilu stacji. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą także aplikować na odpłatny staż. W związku z rozwojem pracowników poszukuje również telewizja Tetka. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca, natomiast jeżeli ktokolwiek się zgłosi później, to myślę, że też nie będzie żadnego problemu, a castingi będą trwały przez całe lato.